Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Orchidia i dzisiaj tym poradnikiem chciałabym Wam wyjaśnić to, na jakiej zasadzie będzie właśnie działał nowy typ wishowania, czyli Character Event Wish typ drugi. Jest to nowy rodzaj wishy i w dzisiejszym filmiku wyjaśnię Wam zasadę działania. Jak już pewnie wiecie, w pierwszej części aktualizacji 2.3 po raz pierwszy dostaniemy dwa banery jednocześnie. I będą to właśnie reruny. Będzie to Albedo wraz z Eulą. W drugiej części aktualizacji z kolei otrzymamy Itto, czyli nową postać wraz z czterogwiazdkowym guru. I teraz nasuwa się pytanie, jak ta pierwsza część baneru, czyli Albedo i Euli, będzie działać. I tutaj właśnie przechodzimy do naszego artykułu. Licznik wishy do gwarantowanego dropu jest dzielony pomiędzy Character Event Wish i Character Event Wish typu drugiego. Oraz niezależny od innych typów wishy, czyli standardowy wish i Weapon Event Wish. Bazowe prawdopodobieństwa i zasady dla różnych typów dropów dla Character Event Wish typu drugiego jest taka sama jak w innych limitowanych wishach postaci. Kiedy Character Event Wish 2 będzie dostępny? Prawdopodobnie ten typ baneru będzie się odnosił tylko i wyłącznie do postaci właśnie powracających i możliwe, że nie jest to pierwszy tego typu baner albo sytuacja, w której dostaniemy dwa osobne banery, tak jak teraz, czyli Albedo i Eule. I prawdopodobnie w przyszłości będziemy dostawać właśnie tego typu event, w którym będziemy mieć dwie piątki do wyboru. Ok? Czy licznik wishy do gwarantowanego dropu będzie przechodził z Character Event Wish do Character Event Wish typu drugiego? Tak, licznik jest dzielony pomiędzy Character Event Wish a Character Event Wish typu drugiego. I żeby tutaj było jasne, Character Event Wish w tym momencie to jest na przykład Hu Tao. Widzicie? Character Event Wish. W momencie jak pojawi się Albedo i Eula, oni będą mieli Character Event Wish typu drugiego, ok? Czyli jak na przykład w tym konkretnym przypadku, jeżeli tutaj wishujecie sobie na Hu Tao i rzuciliście na ten banner 50 wishy, ale Hu Tao Wam nie wypadła, to w momencie jak się pojawi Albedo i Eula, to te wishy one przejdą na Character Event Wish typu drugiego, ok? I tutaj macie to praktycznie wyjaśnione. Jeżeli po 50 wishach Character Event Wish nie zdobędziesz pięciogwiazdkowej postaci i będziesz kontynuować otwieranie wishy w Character Event Wish 2, w ciągu 40 wishów zdobędziesz pięciogwiazdkową postać. Ok? Jeśli otrzymasz z kolei pięciogwiazdkową postać z Character Event Wish, czyli dajmy na to, że Wam już wypadła ta Hu Tao, dajmy na to, że Wam nie wypadła Hu Tao, tak? Czyli na przykład dostaliście Chi-Chi z baneru Hu Tao, czyli biorąc pod uwagę to, co teraz jest, że tak powiem, robię Wam przykład na tym banerze, który teraz jest w momencie nagrywania, która nie jest główną atrakcją wishy, czyli na przykład z baneru Hu Tao wypada Wam Jin, Diluc, Keqing, Chi-Chi i tak dalej. I będziecie kontynuować otwieranie wishy w Character Event Wish typu drugiego, to kolejna postać pięciogwiazdkowa będzie gwarantowaną postacią promocyjną. I teraz, w momencie, kiedy Wy macie gwarant na Character Event Wish 2, musicie się zdecydować, czy będziecie wishować na Euli czy na Albedo. Ponieważ jeżeli będziecie wishować na Euli, to dostaniecie Eule, jeżeli na Albedo, to dostaniecie Albedo. I te banery pomiędzy Eulą i Albedo, również to pity ono się szeruje pomiędzy sobą. Także jeżeli będziecie wishować na Albedo i na przykład, nie wiem, rzucicie tam 50 wishy, ale wciąż Albedo żeście nie dostali, przerzucicie się na Eule, no to dostaniecie Eule lub będziecie mieć 50% szans na Eule, w zależności co Wam wcześniej wypadło. I podejrzewam, że działa to tak samo. Jeżeli będziecie wishować na Albedo, dostaniecie Albedo i przerzucicie się na wishowanie na Eule, to będziecie mieć 50% szans na dostanie Euli. Jeżeli na banerze Albedo będziecie wishować, dostaniecie nie Albedo, tylko właśnie jakąkolwiek inną pięciogwiazdkową postać, która nie jest eventowa na tym konkretnym banerze i nie wiem, stwierdzicie, dobra, kij z tym Albedo, przerzucicie się na Eulę, gwarantowaną postacią będzie Eula. Ok? Także to PT
ono się szeruje pomiędzy właśnie Albedo i Eulą i prawdopodobnie w przyszłości jakiekolwiek będą inne postaci, które będą właśnie na tym charakter Event Wish 2, ponieważ tak to już zostało generalnie zapowiedziane, że prawdopodobnie wraz ze wzrostem pięciogwiazdkowych postaci, które otrzymujemy, MiHoYo zdecydował się po prostu na zrobienie dwóch banerów w tym samym czasie, gdzie PT po prostu pomiędzy nimi będzie szerowany. Odnośnie w ogóle banerów, to ja Was odsyłam do poprzedniego filmiku, który tłumaczy, jak działają banery. Tutaj tłumaczę tylko, jak działa ta nowa wersja, czyli charakter Event Wish 2. Także tutaj ważną rzeczą jest to, że PT przechodzi z tak jakby charakter Event Wish 1, czyli to, co było do tej pory normalnie. W momencie, kiedy pojawią się dwa banery na jednocześnie, czyli w tym przypadku będziemy mieć to Eulę i Albedo, to ten licznik on się po prostu przeniesie i później już od Was zależy, czy chcecie kontynuować to na Albedo, czy kontynuować to na Euli, lub chcecie na przykład, nie wiem, rzucić sobie trochę wishy na Albedo, bo tam będą jakieś czterogwiazdkowe postaci, które Was będą interesować i potem się przeniesiecie na przykład Eulę. I tak samo oczywiście w przyszłości, jeżeli będą inne tego typu banery. Czy po zakończeniu jednego charakter Event Wish 2 licznik wishy przeniesie się na kolejnego i tutaj na przykład będziemy mieć sytuację, z której charakter Event Wish 2, który będzie miał Albedo i Eulę, w drugiej części aktualizacji będziemy mieć Itto, tak? Czyli Itto to już będzie charakter Event Wish, tak jak mamy tutaj w przypadku Hu Tao, nie? On będzie miał charakter Event Wish napisane. I pytanie jest, czy po prostu z tej całej dwóch banerów, które nazwane będzie charakter Event Wish typu drugiego, w momencie jak się pojawi Itto, czy jakakolwiek inna nowa postać zapowiedziana przez MiHoYo, czy ten licznik on się również przeniesie na po prostu charakter Event Wish. Tak, on się przeniesie. Dajcie znać w komentarzu, czy jest to zrozumiałe, czy nie. Ja oczywiście Wam postaram się odpowiedzieć i wyjaśnić raz jeszcze. Oczywiście też zapraszam na streama, gdzie będzie mi łatwiej Wam to jeszcze bardziej wytłumaczyć na żywo. Ale mam nadzieję, że plus minus to, jak będzie działały te nowe banery, ponieważ widocznie w przyszłości również spotkamy się ze sytuacją, w której będziemy mieć dwa banery w tym samym czasie. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że jest to w miarę wyjaśnione. Zapraszam Was oczywiście na streamy, zapraszam Was na swojego prywatnego Discorda, zapraszam na tego Genshinowego Discorda, oczywiście wszystkie linki macie w opisie. Jak coś jest niezrozumiałe, oczywiście piszcie. Tylko zanim zaczniecie do mnie pisać, to obejrzyjcie i na przykład nie wiecie, jak działają w ogóle banery, obejrzyjcie sobie poprzedni film. Link również w opisie na temat banerów. Jak coś, dajcie znać, piszcie, jak coś jest niejasne. Ja Wam życzę miłego dnia lub miłego wieczoru, w zależności kiedy oglądacie ten materiał i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć!